This is my kingdom come. When you pull my ear, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Enrix. A to kolejny odcinek naszej serii Let's Play Gothic 1. Tak, w ostatnim odcinku, jak widzicie, odbiliśmy wolną kopalnię, dostaliśmy nową zbroję i mamy chyba lecieć do Xardasa i powiedzieć mu co i jak się stało. Czekajcie, tylko się napijemy many. Dobra, mana. Czekajcie, tutaj teleport do nekromanty, no i lecimy do Xardasa. Tak jak wczoraj powiedziałem, Xardas zamiast Xardas. No i kurde, takiego faila, żem popełnił, failus. Dobra, oczywiście nasz Bezi jest wykokszony teraz przekoks. Ale będziemy jeszcze bardziej przekoksy, jak będziemy mieli tą samą zbroję z magicznej rudy, ale teraz jesteśmy tak przekoksy. Mamy miecz blizny, mamy zbroję z płytek pełzacza itp. No i lecimy do Xardasa. Xardasie, siemano. A u ciebie nic nie można, ale i tak ja coś ku... O jasny gwint, armia ciemności. Kupię sobie to, Xardasie. Przyzwanie szkieletów, ale ty tego masz, jasny gwint. Przyzwanie golema, przyzwanie demona. Zmniejszenie, armia ciemności. Biorę to, deszcz ognia. Oczywiście biorę śmierć żywieńcom. Biorę wszystko od ciebie, Xardasie, dzięki. Ponieważ już tam raczej nic się nie będziemy. Znaczy, zaraz idę do magów. Magów wody, żeby się wyuczyć kręgów. Dobra. Tutaj zbroja cienia, lekka strażnika, zbroja najemnika. A to już tego nie sprzedam. Dobra, teraz ciśniemy bronię, miecz śmierci. To chyba będziemy tylko lecieć. Dobra, tutaj mamy ulumulu. Dobra, lecimy oczywiście w dół. Wszystkiemu bronię oddajemy, żeby było to całe 6 tysiaków. Dobra, kusza wojenna, ależ broń, co nie? Taką broń mieć. Dobra, te kusze też posprzedajemy. Łuki tak samo można posprzedawać mu. To tak samo można mu sprzedać. Xardasie! Ale ty będziesz miał tego gnojstwa. Cię tak naśmieciłem ja. Dobra, strzał. Nie wiem, czy tak duży potrzebujemy. Ja mu oddam trochę, żeby było dobra. Zaraz mu wpłacę cały dług. Okej. Okay. Mamy wszystko. Mamy nowe runy. Czekajcie, dokładnie mamy śmierć ożywieńcom, deszcz ognia. Czyli teraz ile mamy punktów nauki? 36 punktów nauki. Teraz idziemy oczywiście do magów wody, a potem już oczywiście lecimy do świątyni świącego, czyli tam już będzie się rozstrzygała ostateczna, w ogóle ostatnie tam czasy gry będziemy robić. Za potęgę magii, Riordianie. Pokaż mi. Czekajcie, co my tu możemy kupić? Mikstury many się nam przydadzą. Teo. Dosyć się nam przydadzą. Nie wiem, mogę ci oddać trochę. Nie wiem, tego ci mogę oddać, bo już są. Ej, no wytrychów mu nie dam, no bez jaj, no bezi. Bezimie. Dobra, co tu jeszcze można mu oddać? Klucze, nie? Klucz. Dobra, to mu można oddać. To mu można oddać. Skóry wszystkie. Pochodnie sobie zostawię. A czemu by nie? Dobra, lecimy dalej. Tutaj tutaj fajkę Bezi sobie przypalił pewnie. Tutaj te różne, dobra. Mamy 5000 czegoś tam, czekajcie, jeszcze sobie dokupię trochę tych mikstur. I teraz sobie dokupię tych za 50. Oj, za dużo trochę. Dobra. I git kupujemy. Nieważne, że przepłaciłem, ale jest git. Zapisujemy na pierwszym zapisie. No i oczywiście lecimy do pana
Xardasa i stamtąd lecimy oczywiście do orków i spotkamy tam na pewno jeszcze kogoś. A chodzi mi tu, miałem się ten magii nauczyć jeszcze. Na pewno 5 kręgów będę chciał się nauczyć, ponieważ kręgi magii są bardzo potrzebne, a my dopiero chyba będziemy mieli... Trzeci krok zaszedł. Tak, toczy. Spoko, spoko, teraz 25. Czy mamy 25? No to oczywiście czwartego kręgu się uczymy, oczywiście. Jak wbijemy level, a teraz trzeba mocno przeekspić. Oh yeah, pięknie. Dobra, tutaj Nefarius jak zwykle świruje, ale my lecimy. Kurde, miałem iść do tego. Jak to się nazywa? Do Xardasa miałem się teleportować, co ja odpierdzielam. Nekromanta, tak. I od Xardasa pójdziemy sobie właśnie do świątyni świącego. Xardas, czekajcie, ja się tutaj jeszcze uleczę, tej te za stówę. Co jeszcze tam mamy? Dobra, lecimy oczywiście do pana Xardasa. A czekajcie, tu są kuferki. Otwierałem jakiś? Ten na pewno otwierałem. Dobra, nie otwierałem to sobie. Nie otwierałem kuferków. A widzicie, takie piękne rzeczy tu można mieć. Oh yeah, tak ma być, Xardas, dziękuję bardzo. No i... Oj, co tam się dzieje? Dobra, oczywiście lecimy, musimy lecieć na górę do Xardasa i stamtąd zeskoczymy sobie, no i pójdziemy oczywiście sobie w naszą drogę do świątyni świącego. Oczywiście będziemy musieli założyć Ulmulu, żeby tam oczywiście przejść. Oczywiście tam będzie trzeba jabłkę zrobić z orkami. Xardasie, dobra, tu już nic u ciebie nie ma. A my kurde musimy lecieć, czekajcie. Zapiszę się na tym awaryjnym, bo warto. Warto się zapisywać teraz, żeby nie crashło albo coś. Bo ja chcę już skończyć dla was tego gotika. Dobra, lecimy, bo proszę Bezi mi się nie zabił. Dobrze Bezi, pięknie, tak ma być, tak jest, pięknie będzie. Jesteś mistrzu. Dobra, oczywiście lecimy, jest nasze piękne słupko, oh yeah. Dobra, tak jak mówiłem, lecimy. Tu mamy panów konsaczy. Oh fucking shit. Jak one miały brzytwy. Kurde, bym chciał przejść koło tych brzytw. Jakoś niepostrzeżenie. Tak więc oczywiście użyjemy sobie mikstury przyspieszenia, zapiszemy sobie gierkę tutaj, no i lecimy oczywiście do tej całej świątyni świącego, a tam już będzie się rozstrzygać nasza główna gra, czyli tam już będzie koniec gry, ale jeszcze tak przewiduję tak 5 odcineczków, żeby i wtedy dopiero skończymy sobie Gotika 1. Dobra, oczywiście lecimy jakoś tutaj orkowy. O jasny gwint, ale ja się wpierdzieliłem. Jasny gwint. Dobra, trzeba spierdylać. Ile sił w nogach. Tak jak widzicie mnie, a ja was nie. Dobra. Spierdylamy, ile sił w nogach. O, tu jest jakaś jaskinia. A nie, dobra. Tam coś jest? O las, o jasny gwint. Dobra. Jest git. Sorry, że nie przez chwilę nie mówiłem, ale teraz wystarczy tylko wyciągnąć miecz, biec przy siebie. No i lecimy oczywiście. Stary Urszak, dzięki, dupsko mi uratowałeś, tak mówiąc. Dzięki Urszaku, jesteś wielki, Urszak, siemanko. Pozdrawiam, przyjaciel ma Ulumulu. Oczywiście. Dobrze, Urszaku. Przyjaciel trzyma Ulumulu, jak przechodzi przez most. Oczywiście, siemanko. Podczas naszego ostatniego spotkania powiedziałeś, że twoi bracia zamknęli wejście do świątyni.
Bracia Urszak zamknęli świątynię bardzo mocno. Przyjaciel tam nie wejdzie. Przyjaciel musi użyć magii braci, co są syn ducha jak Urszak. A spoko, spoko, dokładnie. Gdzie mogę? Musi iść do jaskini braci, którzy są syn ducha, ale trzeba brać. A wiem, wiem, gdzie to trzeba iść. Czy istnieje inna droga? Oczywiście. Oczywiście, że mam Ulumulu Urszaku. Nie no, Urszak to jest jak... Czekajcie, tu nie zapiszę. Na awaryjnym. Urszak to jest naprawdę... sorry, najlepszy przyjaciel w tej grze. Ponieważ jest do nas bardzo gładko nastawiony. I bardzo, bardzo fajny jest Urszak. Po prostu da się z nim porozmawiać, co nie? I nie ten... I od razu nie wyciąga do nas z bojów magii, jep, 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 i po nas, i Bezi nie żyje, i rozpaczamy. Bezi nie żyje, Boże. Dobra, tam mamy orków, pozbędziemy się ich szybko. Siemens, orku, o wie, o jasny. Ej, ej, ja tylko chciałem kilka orków, ja nie chciałem tyle. What the fuck is going on? Wiem, że widzicie mnie, ale no, ja też was widzę. Dobra, Urszak, bierzemy się oczywiście za orków. Też was widzę. Ajajaj, sorry, że nie mówiłem, ale taka sieczka tutaj jest. Może wbijemy sobie level, yeah, pięknie. Yeah, ciśniemy, yeah, yeah, siema, nara. Dobra. Ciśniemy sobie chyba level, oczywiście. Ja bym chciał, żeby się nauczyć jeszcze tego czwartego kręgu magii, a potem po tej świątyni na pewno byśmy się wyuczyli ostatnich kręgów magii wody. I byśmy już byli koksikami, czyli Beź był już koksikiem. Oczywiście zapisik. No i oczywiście lecimy dalej. Tak jest. Jak tam wam minął rok szkolny? Powiedzcie, napiszcie mi w komentarzach. Bo mi bardzo przyjemnie minął rok szkolny. Było bardzo fajnie. Tylko klasa jest trochę do dupy. Same debile. Dobra, lecimy. O jasny gwint, dalej jest. I nowy poziom mamy. Yeah, pięknie. Bezi ciśniesz. Ale ich tu jest od cholery. Jasny gwint. Więcej was matka pies nie miała. Jasny gwint. Ogarnijmy to trochę. O, tam coś jest. Czekajcie, ja tam zaraz sobie pójdę. Ty, ty, uważaj sobie, synu jedyny. Ty kurde. A ci już tu. Oczywiście expie, ponieważ exp się przyda. Ej no, bez jaj. Dobra, ciśniemy. Yeah, pięknie. Tak jest, sieczka na maksa. Dobra, i oczywiście chowamy miecz. Patrzymy, co jest tutaj. A jak nic nie będzie, oczywiście lecimy do Xardasaha. Tutaj jest kopalnia w dwójce. I tutaj są bryłki rudy. Ale są też skrzynie, yeah, pięknie. Dobra, oczywiście, oczywiście lecimy już do tej świątyni orków bez gadania, ponieważ chcę zakończyć Guticzka na 30 odcinku, a już będzie 25, więc jak najszybciej kończyć Gotika, jak najszybciej, ponieważ chcę zacząć te nowe serie, bo jak wiecie, Gothic 1 długo nie był kontynuowany, a teraz po prostu jest i muszę go jak najszybciej skończyć, bo nie chcę, żeby po prostu był taki jakby, nie wiem jak to powiedzieć, że wiecie, że piszecie, nie skończyłeś Gothica, jesteś głupi, jesteś durny, porąbany i takie tam srele morele, ale no ja chcę skończyć Gothica, nie mówcie, że sprzedałem Ulumulu. Dobra, jest Ulumulu, yeah, pięknie. Dobra, lecimy z Ulumulu do świątyni orków, żeby nam się nic nie skraszowało,
Bo tak czasami jest w tym gotiku, że się crashuje na różnych mostach. Albo coś, na przykład tak jest, jak się idzie chyba na koniec gry. Dobra, lecimy, mamy ulu mulu. No i siemano orkowie, nie zrobicie mi nic. Taka rasa dundan, chujdan. Kutas może jeszcze, co nie? Tańczą dla mnie, yeah, bezi pięknie. Bezi ty koksiku. Ej, no ja mam ulu mulu, więc cicho tam z tym kiełbasa dundan, czy tam dżundan, czy chuj wie co. Co za przekleństwa. Ale nie no, Gothic jest świetny. No po prostu słówka bardzo, bardzo przyjemne. O, jacyś wstrętni strażnicy, zapiszemy sobie tutaj na tym awaryjnym. Pamiętacie Save Gothic, Boże. Znaczy, Save Gorn, jak ten frajer nas bił. Dobra, siemano! Chuje lecą za mną, lol! Co za frajerzy! Jakie frajerzyny zasrane! No, nie ufają swojemu przywódcy, lol! Czekajcie, są tu? Jak nie, to ich od razu wykurzymy. Są leszcze, dobra. Ulu mulu nie jest za dobra, no spieprzaj stąd, stary. Wypierdzielaj, bo ci opie skopię. Dobra, nie ma żadnego. I mamy miksturki, oh yeah. Wiem, że mnie widzisz, ale nie bij mnie, proszę. Ja mam tutaj ulu mulu, a one mi zawsze musi pomóc, co nie? Ale no ja ci zaraz wydupię, orku. Weź ten spieprzaj, nie pokazuj się. Muszę cię troszkę obrazić. Bo kurde, mnie już denerwujesz tutaj. Wiem, że mnie widzisz, stary, ale nie stój mi na plecach, bo mnie to już denerwuje. No chłopie, ile was jeszcze tutaj przyjdzie? Więcej was matka nie miała? No kurde, bez jaj, orkowie. Wiem, że mnie widzicie, ale no kurde, tu już byliśmy. No opie, spierdzielajcie ode mnie. Tutaj byliśmy? Nie byliśmy, dobra. Orkowie, ogarnijcie się, kurde, no wiem, że... O jasnych wind, przemiana, uzdrowienie, światło, ognista burza, deszcz ognia mamy. Orkowe zaklęcie teleportacji, wow. Ciekawe, cóż to za zaklęcie. Zobaczymy sobie. Oczywiście zapiszę sobie wtedy grę, ale... No, zobaczymy, co to będzie za zaklęcie teleportacji. Dobra, lecimy oczywiście z odcineczkiem, oczywiście. Dobra, trzeba za niedługo wybić tych wszystkich orków, bo no, będą nam trochę robić tutaj, denerwować nas, o tak o może powiemy. No dobra, spieprzaj ode mnie, stary, ja ci nic nie robię, a ty do mnie, widzę ciebie, no wiem, że mnie widzisz, ja ciebie też widzę, ale nie musisz się tak poniecać, stary no. My tu na poważnie, ja tu nagrywam Gothiczka jedynkę, a ty mi tu z takimi głupstwami wyskakujesz, stary. Ogar na całości musi być. Zaś będą mi tu łazić i widzę ciebie. Oczywiście. Nie, kurde, pożałują tego. Już po was. Come on. No i po trzech orkach. Warto było zaczynać? Fuck yeah. Bitch. Dobra, nie warto było zaczynać, orkowie, już wiecie. Więc następnym razem nie denerwujcie. Ale trzeba zaraz zrobić tą całą sieczkę. Przywołamy sobie kosków, dlatego kupiłem zwój. Krusz Karrok, Krusz Bardak, Urok, Pach, Warrok, dobra. Mamy same krusze jakieś tam, paki, seraki, maki i chujaki. Dobra, lecimy oczywiście dalej z Gothiczkiem naszym. Tu jest jakaś mała jaskinia, gdzie będzie przejście. Ej no, what the fuck? Teraz gdzie my jesteśmy? Halo? Halo, is this? Aha, tutaj... Ej no, what the fuck? Aha, tutaj jesteśmy. Tu będzie jakiś miecz. Wyrąbisty fest. Czekajcie, nie da się otworzyć.
Może te drugie? Dobra, te drugie dało się otworzyć. I tu jest mściwa stal, czyli mieczyk lepszy od naszego i zakładamy sobie go. Chła, chła. Mogliśmy się nauczyć dwuręcznej, bo ta mściwa stal jest naprawdę wielka i bardzo, bardzo dobra. Tych już chyba nie możemy otworzyć. Dokładnie. Dobra, a co tu będzie, nie wiem. Zejdziemy sobie tutaj w dół, ale tu jest chyba jakieś przejście. Aha, tutaj jesteśmy nad orkami, fajnie. Dobra, oczywiście uciekamy stąd jak najszybciej. Zakładamy ulumulu, no i będziemy szli po te całe główienko i zakończy odcinek oczywiście, że wkraczamy do świątyni, fuck! Teraz jak stąd wyjść? Do cholerci. O jasny gwint. Czekajcie, tędy? Tak, dokładnie tędy. Myślałem, że już stąd nie wyjdę, dobra. Oczywiście lecimy oczywiście do wyjścia. Ulumulu zaraz założymy, orkowie tutaj śpią sobie. Potajemna drzemka w zakama... O jasny gwint, szaman. Dobra, trzeba się zapisać na awaryjnym save'ie. O je, tak je, pięknie, pięknie. Dobra, oczywiście zapisik i lecimy bezimiennym do oczywiście, żeby wklepać oczywiście orkom. Zobaczycie jak ja rozwiążę problem tutajże z orkami, ponieważ no armio ciemno... A dobra, nie mamy punktu many. Jasny gwint, dobra. W manę też sobie będziemy przyzwanie szkieletów, tak jest. Moje wielkie szkielety, walczcie. No i no, szkieleciki, walczyć za mnie. O jasny gwint, ale moje szkielety wymiatają. Moje szkielety są mocne. O jasny gwint. Ej no, bez jaj. Bez jaj, co to kurwa jest? Co on nam tak dużo zabrał? What the fuck, co to jest? Do cholery. Jasny gwint, ale on nam zabrał życia. Gdzie ten frajer? Tutaj. I raz, i nara. Opie, nie biegnij za mną, leszczu. Wypad, kurde. Dobra, zablokował się gdzieś, bezi, szybko, szybko. Dobra, po nim, po orku strażniku. A oni tu dalej czczą ten posąg, posąg. Już nie żyje nikt, yeah, pięknie. Bezi, 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 jest koksem, bezi, jest koksem. Aby orkowie nie, bo jesteście cięcy. Tu jest jakaś runa, a orkowie, szamani oczywiście niewidzialni. Dobra. Czekajcie, gdzie jest deszcz ognia? Yeah, pięknie. 5. Albo nawet... Come on. O fa... Jasny gwint. Dobra, czekajcie, zapis. Zapis, ponieważ dostaniemy po dupsku trochę. No ej, no ile? Dwóch na jednego leszcze jebane, kurde. Sorry za przekleństwa, ale ile was jest? Kurde, 10 na jednego? No bez jaj, bezi, jest tylko jeden, a was dwóch. No kurde, co za mściwe frajerzyny.
No co za frajerzy, Boże, jakie one są mocne, kurde, zaś się w nerwie, to przywołam, kurde, milion kostków i ich rozdupią po prostu na kawałeczki. No jasny gwint, ile ich tu jest. No co za chuje, Boże, spierdzielę wam zaraz, leżcie zarąbane. Boże, jak można się przy gotiku nie denerwować, jak Bezi jest taki przymulony i się zawiesza wszędzie. No Bezi, no kaman leszczu. Przecież to są jakieś cieniasy, to są totalne kolesie, którzy są cieńcy jak nic, jak dupa. No oczywiście tu wejdę zaraz, to będę miał wpierdziel totalny. No Bezi, ucieknij, Boże, jesteś szybszy. Masz ten daleki skok. Oczywiście nam się przylagował nieco. Idą? No come on. Come on, panowie, pojedynczo. No i widzicie, pojedynczo, panowie, wam wpierdzieliłem i nie ma nawet gadania. Dobra, oczywiście... O Boże, ile ten odcinek trwa już, co nie? Dobra, telekineza, gdzie jest telekineza, żeby ten cały posążek znaleźć, no i, znaczy, oczywiście sobie... O, tu jest telekineza. Na szósteczce. Oczywiście zapisik jakby inaczej. No i powinien już skończyć dzisiaj nagrywać całego gotika. Dzisiaj mamy wtoreczek. Znowu nie poszłem do szkoły, ponieważ już jest laba. Oczywiście na wakacje będzie gotik 3 na pewno. Teraz będzie się pojawiać chyba 2 odcinki gotika dziennie. Yeah, pięknie. Dobra, deszcz ognia, nie telekineza. Czekajcie, stanę sobie w odległości dosyć dobrym do wycelowania telekinezy, posążę. Mamy posążek Beliara, no i co? Lecimy oczywiście w głąb świątyni, otwieramy sobie. No i oczywiście wchodzimy do tej całej świątyni orków. Dobra, ja się już tutaj powoli będę z wami żegnał, ponieważ dosyć długi odcinek. No i co? Ja już będę z wami się żegnał, myślę, że to by było już na tyle. No i co? Zapraszam do kolejnych odcinków z serii Let's Play Gothic 1, no i co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia, do następnych odcinków z serii Let's Play Gothic, no i cześć.